Dobry wieczór, Jolanta Pawlak. Witam w programie Ekonomia Raport. Autokar to kosztowne narzędzie pracy, często finansowane poprzez leasing. Kiedy przychody przewoźników autokarowych spadają, miewają oni problemy ze spłatą swoich zobowiązań kredytowych czy leasingowych. Jak przetrwali pandemię koronawirusa? Czy nadal odczuwają spadek popytu na swoje usługi? O tym będę rozmawiać za chwilę z ekspertem. Proszę zobaczyć, co przygotowaliśmy. Polska po pandemii liderem w Europie pod względem liczby eksploatowanych autobusów. Liczba przewożonych pasażerów dziś sięga około 40% tego, z czym mieliśmy do czynienia przed pandemią koronawirusa. Zbigniew Rusak, zastępca redaktora naczelnego w portalu transinfo.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Panie redaktorze, ile my mamy w Polsce dzisiaj firm autokarowych? Z jaką liczbą autokarów, gdyby porównać te statystyki do danych sprzed pandemii koronawirusa? Powiem tak, że gdyby wszyscy przeanalizowali dane dotyczące ilości autobusów w Europie, to Polska nawet po pandemii pozostaje liderem, jeżeli chodzi o liczbę eksploatowanych autobusów. O ile w 2018 na terenie Polski było zarejestrowanych 119 500 autobusów, o tyle w 2020 Stowarzyszenie Producentów Samochodowych, które wydaje co roku taki roczny raport, mówi, że w Polsce w 2020 było zarejestrowanych 124 500 autobusów. Oznacza to, że wzrost w okresie pandemii to 1,6%. Jakie są tego przyczyny, panie redaktorze, że tak na tle Europy jesteśmy takim rodzynkiem? Znaczy, ja myślę, że to jest kwestia i pewnej statystyki i procesu likwidacji bądź sprzedaży autobusów używanych. Myślę, że w wielu przedsiębiorstwach nieużywane autobusy gdzieś stoją pod płotem i czekają, aż będą, że tak powiem, wyczerpią swój żywot fizyczny. Myślę, że to też i jest duże zróżnicowanie rynku obok rzeczywiście dużych firm samochodowych, turystycznych, które no, żyją z tej turystyki, z przewozów międzynarodowych. Mamy również wiele firm takich małych, jednoosobowych, gdzie po prostu właściciel ma ten jeden autobus i próbuje obsłużyć to przewozy szkolne, to okazjonalne przewozy turystyczne. I myślę, że to jest dzisiaj głównym poziomem, głównym powodem, że tak brylujemy w tej statystyce. I tak dla porównania, żeby jak gdyby odnieść się, co znaczy 124 500, dla porównania we Francji jest 93,5 tysiąca autobusów, a w Niemczech 75 500, więc no to pokazuje. Chcę tylko przypomnieć też jedno, że za autobus używamy, uznajemy zarówno pojazd 12-metrowy, który potrafi przewieźć od około tych od 49 do 55 pasażerów, jak i autobusy rzędu 6 metrów, które konstrukcyjnie są przystosowane do przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą. Czyli panie redaktorze, w większości mówimy o takich małych, rodzimych firmach, może być może często wielopokoleniowych, z kapitałem polskim? Myślę, że tak. Po drugie, też proszę pamiętać jedno, że autobusy, tak jak już mówiłem, różne zakłady również posiadają jakieś autobusy do przewozu własnej załogi przewozami osób krajowym, przewozem osób zajmuje się też mnóstwo firm wielobranżowych, które prowadzą różnorakie inne usługi, a przy okazji zajmują się przewozem osób. Więc myślę, że to jest ta główna specyfika, że tak powiem, polskiego rynku. Tak naprawdę głównym miernikiem tego, co się dzieje na rynku przewozów autobusowych,
No, powinien być ten element, który mówimy, czyli wykonana praca przewozowa przez wszystkie pojazdy, przez wszystkie autobusy, które są w kraju. Jeszcze najlepiej z podziałem na rodzaj tych przewozów, czy są to przewozy regularne, czy przewozy regularne zamknięte, okazjonalne przewozy turystyczne, przewozy międzynarodowe, i wtedy dopiero moglibyśmy w pełni mówić o tym, jaka jest naprawdę sytuacja na rynku. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że pandemia na pewno wpłynęła negatywnie na cały sektor autobusowy. Mimo że dzisiaj, korzystając z usług Flixbusa, czy jadąc na jakąś zagraniczną wycieczkę, no mogłoby się okazać, że no przecież autobus jest wypełniony w pełni, więc o co tutaj wszystko chodzi. Natomiast prawda jest taka, że według samych przewoźników, jak i firm, które sprzedają autobusy, no wszyscy mówią, że dzisiaj liczba przewożonych pasażerów tak dosięga około 40% tego, co było przed pandemią. Myślę, że w najmniejszym stopniu liczba przewożonych pasażerów uderzyła w komunikację miejską, gdzie praca przewozowa właściwie pozostała na niezmienionym poziomie, porównując okres sprzed pandemii, ale ostatnie dane z GUS-u pokazują, że jeżeli chodzi o komunikację miejską, to liczba pasażerów po pandemii to jest tylko 58% tego, co było przed pandemią. Przede wszystkim ma to wpływ na finansowanie w całości tego sektora przez samorządy miast, gdzie samorządy muszą znaleźć potężne środki na sfinansowanie komunikacji, aby utrzymać podobny standard podróży, czy taki sam standard podróży jak przed pandemią. Panie redaktorze, a skupmy się na tych przewoźnikach autokarowych. Jakie to są koszty stałe, oprócz kosztów związanych z pracownikiem? Mam na myśli bazę, leasing? Znaczy, tu koszty stałe, tak jak pani sama zwróciła uwagę, to jest przede wszystkim leasing autobusów bądź amortyzacja, bo być może na rynku też są firmy, które po prostu kupują te autobusy, więc muszą je potem zamortyzować. No, kosztem stałym na pewno jest płaca kierowcy, któremu trzeba zapłacić. Okej, możemy znaleźć różne systemy wynagradzania uzależniające od wykonanej pracy przewozowej, ale jeżeli globalnie zarobek tego kierowcy wyjdzie poniżej kwoty, którą oczekuje, no to ten kierowca przejdzie do po prostu głównie transportu towarowego, gdzie też są poszukiwani kierowcy, i myślę, że dzisiaj mamy z tym zjawiskiem do czynienia, gdzie na rynku brakuje po prostu kierowców kategorii D. Z kosztów stałych to na pewno no, utrzymanie tej bazy, gdzie są przetrzymywane te autobusy. No, nie są przetrzymywane pod chmurką. Duzi przewoźnicy mają własne zaplecze warsztatowe, w którym dokonują pewnych przeglądów. No i nie możemy zapomnieć też o tej całej stronie związanej z pozyskiwaniem klientów. To nie jest tak, że nie wiem, właściciel sobie wykona parę telefonów czy cokolwiek. To jest cały system wzajemnych powiązań między turoperatorami, przewoźnikami międzynarodowymi. Czyli kiedy nie ma zamówień, kiedy zamówienia spadają, łatwo popaść tutaj w problemy finansowe takie duże. Ja myślę, że to miało głównie miejsce w 2020 roku. Okej, były tarcze, teraz wiemy, że część środków z tarczy musiało być zwracanych. Tarcze były niestety dziurawe, ponieważ ci, którzy mieli zarejestrowaną działalność PKD pod kodem 4939, czyli pozostały transport lądowy pasażerski niesklasyfikowany, mogli z tych tarcz skorzystać, a ci, którzy mieli transport sklasyfikowany pod kodem 4931, transport lądowy, pasażerski i podmiejski, już z tej tarczy nie mogli skorzystać, więc tu też były pewne problemy. Wskaźniki, które były ustalone jak gdyby do rozliczeń, też powodowały, że dzisiaj część firm musi zwracać. Z drugiej strony... A z czym to się wiąże, panie redaktorze, dla przewoźników autokarowych?
Oj, tu nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo by trzeba było dokładnie przeanalizować, kto musiał zwrócić i ile tych pieniędzy w ramach tarcz. Myślę, że tutaj przyczyny są różne. Wystarczyło jeden miesiąc, w którym wykazano chyba mniejszą stratę niż wynikała z wniosku i już było naliczane jak gdyby kwota do zwrotu. Ale tutaj myślę, że to jest już chyba temat na oddzielną audycję. A czy my wiemy, pewno to wiemy, chcę to usłyszeć od pana, jakie przychody do budżetu państwa generowali przed pandemią koronawirusa przewoźnicy autokarowi? Oj, wie pani co, tu jest to, że jeżeli chodzi dokładnie o GUS, nie ma dokładnego rozróżnienia. Właściwie wszystkie dane, które mamy w bazie danych lokalnych, skupiają się na danych związanych z regularnym transportem niż tym właśnie przewozami autokarowymi. Także tutaj niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie. A ta pomoc w czasie pandemii koronawirusa, mam na myśli pomoc instytucji państwowych, czy ona była adekwatna, wystarczająca, czy niewystarczająca i z powodu tego, że była niewystarczająca, jakoś radykalnie zmieniła rynek? Pewnie tak. I jak ona wyglądała w stosunku do tej pomocy, którą otrzymywali przewoźnicy w innych krajach Europy? W tym samym czasie, bo przecież pandemia dotknęła nas wszystkich. Znaczy ja myślę, że musimy pamiętać o jednym, że ten dynamiczny rozwój sektora autobusowego, autokarowego wynikał z pewnych usług, które nasi polscy przewoźnicy świadczyli na zachodzie. Była to głównie przewóz turystów chińskich po wszelkich wyjazdach objazdowych na terenie Europy Zachodniej. Tu oczywiście brylowali duzi przewoźnicy, którzy budowali jak gdyby swoją firmę już od lat 80. ubiegłego stulecia i powiem szczerze, to napędzało jak gdyby rozwój tego naszego rynku autokarowego. Na pewno firmy mniejsze, te jednoosobowe, które nie miały odpowiedniej rezerwy finansowej, no popadły w większe problemy. Ja wiem, że pani akurat się skupia tylko i wyłącznie na przewozach autokarowych. Wprowadzenie zdalnego nauczania spowodowało, że właściwie szkoły całkowicie wycofały się z organizacji wycieczek szkolnych. Również no, tur operatorzy, którzy organizowali te wyjazdy, też biorąc pod uwagę, że wszelkie obostrzenia sanitarne były wprowadzane na 2 tygodnie i potem przedłużane, znowu przedłużane. Praktycznie to uniemożliwiało jakieś racjonalne planowanie tych wszystkich rozwiązań. Ja osobiście uważam, że ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wszelkie tarcze finansowe, czyli no, próbowanie utrzymania firm na postoju. Przecież proszę państwa, przy tych wszystkich obostrzeniach sanitarnych, które się pojawiły w 2020 roku, był wielki problem z dowozem pracowników we wskazane miejsce, tak żeby jak gdyby organizować ten transport, aby było jak najmniejsze przenikanie się poszczególnych grup społecznych. Oczywiście duże firmy organizowały sobie ten dowóz pracowników we własnym zakresie. Ja akurat mieszkam w Poznaniu, tutaj można służyć przykładami kilku dużych firm, które dowożą pracowników nawet w promieniu 100 kilometrów. I być może lepiej byłoby zamiast różnego rodzaju tarcz robić po prostu zamówienia publiczne, gdzie zakłady pracy składałyby zamówienia poprzez wojewodów, skąd, dokąd chcą dowieźć swoich pracowników, a wtedy wszyscy przewoźnicy autokarowi no, mieliby jakąś pracę na ten okres czasu związany z obostrzeniami sanitarnymi. Należy pamiętać, że w zeszłym roku, mimo że przed wakacjami właściwie część obostrzeń zniesiono, no, pamiętamy słynne hasło, on już sobie poszedł,
Powiem tak, no to już w skali międzynarodowej przy przekraczaniu granic tak prosto nie było. Poznamy i problemy kierowców ciężarówek, którzy mieli być poddawani kwarantannom. Myślę, że sprawa bardzo mocno się pojawiła dopiero z wprowadzeniem systemu szczepień w skali całej Europy i wprowadzenia paszportu covidowego. Panie redaktorze, a pozostając przy tym wątku międzynarodowym, europejskim, Europa przed pandemią koronawirusa, my to wiemy, stawiała na produkcję takich nowoczesnych, coraz bardziej komfortowych autobusów i te firmy takie autobusy produkowały. I o ile w czasie pandemii ta komunikacja miejska musiała w jakiś sposób funkcjonować, o tyle ten transport turystyczny, on praktycznie zamarł. Proszę nam powiedzieć, jak to wpłynęło na produkcję autobusów? Znaczy, ja myślę, że to znaczy, to wszystko znowu zależy od konkretnego producenta. Przede wszystkim, jaką ma gamę oferowanych pojazdów. Czy, no mówię o tutaj pojazdach powyżej 8 ton. Myślę, że rynek minibusów rządzi się swoimi prawami. To jest pytanie, czy producent oferował tylko i wyłącznie autokary turystyczne, czy miał też w swojej ofercie autobusy miejskie i autobusy międzymiastowe. W takich krajach, o których już wspomniałem, Francja czy Niemcy, ten rynek autobusów miejskich i regionalnych stanowi prawie 65% produkcji. W związku z czym nawet to zachwianie na rynku autobusów turystycznych no pozwoliło nawet tym firmom, tym dużym gigantom przetrwać to tąpnięcie związane ze spadkiem przewozów na rynku autokarowym. Też proszę pamiętać jedno, że to nie jest tak, że przy spadku produkcji od razu wygaszamy tą produkcję. To jest kwestia zamówienia części do produkcji pojazdów. Teraz cykl produkcji autobusu to jest od 9 miesięcy do roku, gdzie zamówienia są w jakiś sposób realizowane. To jest przede wszystkim wykwalifikowana kadra techniczna. No, najbardziej odczuwalny problem z COVID-em no, mamy w lotnictwie, gdzie zwalniano ludzi, a teraz przy powrocie, po zniesieniu obostrzeń i przy powrocie pasażerów jest problem z obsłużeniem tych wszystkich. Tak, tak, to jest fakt. A czy w związku z tym, że taniej w powietrzu to już było i linie lotnicze zapowiadają, że no, tanich biletów to już nie będzie, to czy w związku z tym przewoźnicy autokarowi upatrują tutaj jakieś szansy dla siebie? Czy otwiera się jakiś nowy rynek dla nich? Znaczy, ja myślę, że tu trzeba popatrzeć na wzajemne relacje pomiędzy cenami paliwa, cenami personelu. Dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, nie mam danych, jak wygląda po pandemii, no bo na te dane musimy poczekać, ale na podstawie takiego opracowania, które zostało przygotowane przez Departament Transportu Ministerstwa Rozwoju, no wynika jasno, jeżeli chodzi o przewozy zagraniczne, o wyjazdy zagraniczne, to prawie 56% osób korzystało z przewozów lotniczych. W przypadku tych przejazdów zagranicznych tylko 12% przypadało na autobusy, niecały procent na kolej i 29% ludzi realizowało podróże zagraniczne przy pomocy własnych środków transportu. Jak pan myśli, panie redaktorze, jak teraz ta sytuacja może się zmieniać? Czy te liczby mogą się odwracać? Znaczy, ja myślę, że tak. Jeżeli chodzi o transport lotniczy, to tu jak gdyby musimy planować długofalowo. I to jest chyba problem nawet po COVID-zie, bo nikt do końca nie wie, czy za pół roku wszelkiego rodzaju obostrzenia się nie zmienią. I czy nie będzie utrudniony przejazd, odwoływanie rezerwacji, bądź nawet przypadek tych wpłat, które zostały wpłacone. To są, myślę, że dzisiaj główne problemy. Informacje o tym, co się dzieje w powietrzu, też mamy na bieżąco w środkach masowego przekazu, więc myślę, że jest to jakaś tam szansa dla przewoźników autobusowych, tylko tu też musimy pamiętać, że myślę, że dzisiaj i biura podróży, przyjmując zamówienia na, że tak powiem, te okresy długoterminowe, gdzieś wliczają ryzyko zmiany po prostu
sytuacji gospodarczej związanych z pandemią. Nie wiemy, co będzie od października. Przecież cały czas widzimy, że pod koniec sierpnia liczba zachorowań zaczyna wzrastać. Pojawiają się nowe odmiany koronawirusa, więc to są wszystko te elementy, o których dzisiaj, że tak powiem, firmy prowadzące, pracujące w tym systemie, muszą te wszystkie uwarunkowania uwzględniać. Zbigniew Rusak, zastępca redaktora naczelnego portalu transinfo.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu również bardzo dziękuję. Dobranoc, do zobaczenia.